Witam serdecznie na kanale Iwitarot osoby spod znaku raka. Witajcie kochani w siekłania. Cześć. To czytanie jest dla Was na wrzesień 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne, nie będą z każdym rezonowały. I przy tej okazji chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że subskrybujecie mój kanał, lajkujecie, jesteście. Naprawdę ślicznie dziękuję, bo dzięki Wam ten kanał wciąż istnieje. Ja mogę się realizować, mogę się rozwijać, więc naprawdę ślicznie dziękuję. A jeżeli jesteś tu pierwszy raz, Ciebie również poproszę o subskrypcję, po to byś tak naprawdę zobaczył, czy zobaczyła, czy te czytania są również dla Ciebie, a o tym możesz się jedynie przekonać po jakimś czasie, ponieważ są to czytania po prostu ogólne. No dobra, zaczynamy. Zaczynamy od głównej energii, kochani, jaki będzie ten miesiąc dla Ciebie. Jaki będzie miesiąc dla Ciebie? Raku, mój drogi, ja tutaj widzę kartę sprawiedliwości, czyli wszystkie sytuacje związane z dokumentami, z podpisywaniem dokumentów, z sądem, postępowanie sprawiedliwie. Zobaczmy, o co chodzi. Więc dużo biegania po urzędach we wrześniu. Raczki będą miały. Dlaczego sprawiedliwość? Tutaj jest, no, król buław. Świat. I czwórka buław. No, mam wrażenie, że tutaj cokolwiek się nie zadzieje, będzie powód do radości, do szczęścia. Będziecie jakby jakiś sukces świętować. Być może awans, być może sam założysz firmę, a może chodzi o Twój ślub, o chrzcinę Twojego dziecka. No. Także piękne chwile we wrześniu czekają raki. U każdego będzie to zupełnie coś innego. Patrzmy dalej. Co my tu mamy? Dziewiątkę kielichów. Szczęście, radość. Niezwykłe są te karty. Powiem, że dopiero je nabyłam i też je poznaję. Podziwiam ich niezwykły obraz, bo w normalnym tarocie nie ma takich postaci w ogóle. Ale co chciałabym Wam powiedzieć? We wrześniu będziesz miał powód, czy będziesz miała powód do radości, szczęścia. Dziewiątka kielichów mówi o beztrosce, o tym, że coś idzie po mojej myśli, w zgodzie ze mną. Koniec jakiegoś okresu, coś nagle się kończy, coś nowego zaczyna u Ciebie. Tu będziesz przed wyborem. Dlaczego dwójka buław? Dwójka buław. No, praca. Praca. Z jednej strony praca. Chcesz realizować się. Chcesz, czujesz tą wenę. Masz jakieś nowe... Śmierć mówi o końcu czegoś. Zobacz, dlaczego ta śmierć. Dlaczego śmierć? O co chodzi? Moc, siła. Będziesz przed wyborem, czy pójść tą drogą, czy pójść w tą. Coś się nagle kończy i będziesz zaobserwowany czymś lub kimś,
dzięki komu czujesz się spełniony czy spełniona, a z drugiej strony jest ta praca, która cię odrywa od sytuacji, która cię pociąga, przyciąga. Czy zrealizujesz to, czego pragniesz w tym miesiącu? No ciężko stwierdzić. Będziesz musiał kierować się swoją intuicją. Co cię ucieszy? Co cię ucieszy? Trójka puław. Co cię ucieszy? W końcu rak będzie mógł rozpocząć coś, pójść nową drogą, otworzyć nowe drzwi do nowych możliwości. Coś stanie przed tobą otworem. Być może na to długo czekałeś, czy czekałaś. Trójka buław. Trójka buław. Dla raka. Ta sama karta. To jest dokształcanie. Nowe możliwości. Być może to będzie niedolicznych osób młodszych. Bo tutaj widzę, że jeżeli zależało ci na przykład, to jest przykład, pamiętajcie, na jakiejś uczelni, chciałeś się dostać na tą uczelnię, to jest tylko przykład. Dostajesz się, no jesteś w szoku ciężkim, może dlatego szczęście. Inna sytuacja, być może czekałeś, czy czekałaś na to, by być w ciąży. No, jesteś, tak? Nieoczekiwani, no nie spodziewałaś się. Inna sytuacja z kolei. Jakiś nowy projekt będziesz mógł zacząć realizować. I tutaj też widzę radość. Tutaj to koło fortuny też mówi, że te sytuacje, coś przychodzi do ciebie karmicznego, jakieś nowe możliwości, które tak naprawdę będziesz mógł wykorzystać, raku. I stąd ta radość i to szczęście. Być może znajdziesz pieniądze, być może te pieniądze przyjdą w nieoczekiwany sposób do ciebie. Ktoś ci podaruje, znajdziesz, wygrasz. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Co cię zasmuci? Co cię zasmuci? Cesarzowa. Zasmuci cię lub żona, szefowa w pracy. Zasmuci. A dlaczego? Osoba stąpająca twardo na ziemi. I znowu ta sama karta. Niesamowite, że ci się powtarzają już drugi raz. Cesarzowa. Albo dwie kobiety cię zasmucą. Dwie silne kobiety. Może jesteś jedną z nich lub znasz takie dwie kobiety, które znają swoją wartość, lubią konkrety. Może nie wiesz, którą wybrać. Raku. No, też tak się może zdarzyć, prawda? Jedna może być żoną, druga może być żoną kogoś innego. Lub wdową. Słuchajcie, to jest wiele możliwości. To może być żona przyjaciela nawet. No już odbiegam od tych stereotypów. W każdym razie, co cię zasmuci? Tutaj jest ta dwójka kielichów. Dlaczego dwójka kielichów miała cię zasmucić? No, nie będziesz mógł wykorzystać jakiejś propozycji. Od kogoś, z kim dobrze się dogadujesz. Tutaj widzę, no, niezły tłum. Raku wokół twojej osoby.
albo nie będziesz wiedział, którą przyjąć propozycję. Dobrze, już nie wnikam. Takie sytuacje najlepiej rozwiązywać podczas czytań prywatnych, bo naprawdę tutaj ciężko coś wyciągnąć większego, więcej, tak? A też nie chcę się zamotać. Patrzymy dalej. Na co zwrócić uwagę w tym miesiącu? 6 mieczy. 6 mieczy na ten nowy początek. Ja wiem, że ta karta zupełnie tego nie przedstawia. Gdybym nie znała tarota, to bym też nie wiedziała, o co chodzi, tak szczerze mówiąc. 6 mieczy. Serce. Nowe możliwości, nowe okazje do spełnienia przed tobą. Tak bym to widziała. Raku, mój drogi. 6 mieczy. Będziesz miał możliwość wyjechać za granicę, będziesz miał możliwość zacząć kwestie zawodowe, partnerskie, przeprowadzki. Naprawdę u każdego z Was jest to zupełnie coś innego. Zobaczcie, masz możliwość odejść od sytuacji, która Ci nie służy. Być może jesteś osobą, która wyprowadza się z domu rodzinnego. Też tak może być. Ale nie jesteś jeszcze na to gotów? Przez królową pentakli, czyli przez żonę, czyli przez mamę, przez kogoś, przez szefową? Jeszcze niedopięte jest coś na ostatni guzik. Nie dogadałeś się, raku. No dobra. Co tutaj ze zdrowiem u ciebie? Głupiec. Głupiec to są, słuchajcie, głupiec mówi o chorobach dziedzicznych, tak naprawdę, z okresem dojrzewania. No ale wiadomo, że będąc w jakimś dojrzałym wieku, nie będziemy mówić o takich chorobach, no. Ogólnie to mówi takie o układzie nerwowym, o chorobach układu nerwowego, o kontuzjach. Tak jak dziecko złamie rączkę, nóżkę, coś takiego bym tutaj widziała. Albo jakieś przypadłości dziedziczne. Coś związanego z dzieckiem właśnie, koło dziecka. No dobra, dlaczego mi taka karta tutaj wyszła? Zobaczmy. Dziewiątka mieczy. Myślę, że ty się martwisz, boisz, obawiasz. Czujesz lęk, jakbyś był małym dzieckiem, które nie wie, co zrobić. Tak to tutaj widzę. Dlatego tutaj troszeczkę tak, no, może się mylę, no, wiadomo, że nie do wszystkich to będzie. Co w miłości? Król mieczy. Król mieczy. Co ty tu będziesz podpisywać? Albo ty jesteś w takiej energii, zimny, wyrachowany, ktoś, kto chowa swoje serce głęboko i pokazuje tą zimną naturę. Albo ktoś jest w twoim otoczeniu taki. Albo chodzi o rozwód. To się kończy. Wieża, coś co było zbudowane na ruchomych piaskach,
to się kończy. No, mam dobrą wiadomość dla raka. Jeżeli byłeś w tej energii, albo był ktoś w takiej energii zimny, wyrachowany, tak jak wcześniej powiedziałam, to się burzy, to się kończy, ponieważ mamy tutaj i kochanków, i głupca, znowu głupca. Mam wrażenie, że jeżeli jesteś w związku, tutaj może się coś fajnego poukładać na nowo. A jeżeli nie, tutaj możesz być po rozwodzie i znaleźć kogoś nowego do związku, więc każdy z Was może być w zupełnie innej sytuacji. Tutaj również przedstawiony jest trójkąt. Małżeństwo i ktoś młodszy na przykład. No. Czytajcie to jak chcecie. I nie wiecie, co zrobić. Tutaj są jakieś kłótnie być może, jakieś zubożenie. I tutaj jest ta dwójka mieczy, która mówi, nie wiem, co zrobić. Coś, jesteś jakby, wahasz się. Nie potrafisz podjąć decyzji. Tutaj ten głupiec również mówi o dziecku, o tym, że no, pani rak może zajść w ciążę i tutaj ktoś może być przerażony tą sytuacją. Może jestem za stara, a może nie w tym momencie, wiecie, o czym mówię. Oczywiście ja sobie tylko gdybam. Nie bierzcie tego za wyrocznie czasami. Po prostu u Was może wyglądać sytuacja zupełnie inaczej. Dobrze, lepiej przejdźmy do pracy. Piątka mieczy. Piątka mieczy. Piątka mieczy mówi o, no, że w tej pracy nie jest za fajnie. Nie czujesz się w tej pracy. Być może ktoś cię wykorzystywał, być może traciłeś energię, pieniądze. Jak to się rozwinie? I mamy pazia buław, króla pentakli i ósemkę buław. Czyli to tak wygląda, jakbyś wychodził we wrześniu. Nie mogłeś zarabiać, gdzie byłeś wykorzystywany, raku. Tutaj jest nowe, coś nowego, coś jest w powijakach. Coś, nowy pomysł, realizacja tego pomysłu. Ktoś może przyjść ci z pomocą. Przez internet mogą być te rozmowy. Może ktoś ci, nie wiem, dzięki tej osobie możesz zacząć coś od nowa. Ale przez internet ta praca może być. Może będziesz miał swój kanał. Osób. W każdym razie tutaj coś ruszy z miejsca. Odchodzisz od tego, co nie służyło i zaczynasz tworzyć coś nowego, nowe pomysły. Słuchajcie, z tą energią tutaj jak najbardziej wszystko gra. Praca. Praca, zobaczcie. Będziecie mogli coś zacząć realizować. Poczujesz się szczęśliwy, ponieważ coś ruszy z miejsca. Więc mam wrażenie, takie mój raku, że ty zaczniesz realizować się na nowo w jakiejś. Masz nowy projekt, być może jakiś awans, być może inna praca, cokolwiek to jest coś nowego niż do tej pory było. Tak bym to widziała.
No dobrze, popatrzmy teraz na afirmacje dla Ciebie. Raku. Afirmacja dla raka. Afirmacja dla raka na wrzesień 2023 roku. Afirmacja. Beztroska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najwspanialszy nauczyciel. Obudź w sobie dziecko, mój drogi raku. Wyluzuj. Myślę, że to, co ma przyjść, to i tak do ciebie przyjdzie. No dobrze. I teraz co? Mamy tutaj karty anielskie. Jeżeli jeszcze nie masz ułożonego pytania w głowie do kart anielskich, zapraszam, byś zrobił to teraz, kiedy co do ciebie przychodzi, jakie odpowiedzi anielskie, zobaczysz je w trzech kartach. Odpuść. Coś masz odpuścić. To już jedna karta. Wybierz nowy kierunek. W niedalekiej przyszłości. Piękne karty do ciebie przychodzą, raku. Myślę, że ten nowy kierunek to ty masz już na oku. Tutaj właśnie jest to pokazane. W niedalekiej przyszłości wszystko się rozwiąże. Zobaczysz tak naprawdę, na czym stoisz. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Życzę Wam szczęścia, powodzenia i do następnego razu. Pa!